Dzień dobry. Dzień dobry. Czas płynie, a my razem z prądem czasu staramy się kontaktować z Państwem, staramy się, żebyście nie stracili kontaktu z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Kto wie, może za jakiś czas spotkamy się pod kopułą, ale póki nie ma takiej możliwości, to, drodzy Państwo, nawet jak już będzie ta możliwość, to mam nadzieję, że będziecie wracać do filmików, które nie zginą, które nie zostaną usunięte z sieci, z Facebooka czy innych miejsc, w których zostaną one zamieszczone. Więc mam nadzieję, że będziecie do nich wracać, dlatego że te polecanki, i znowu mam taką nadzieję, są ponadwymiarowe. To nie są rzeczy, które dotyczą spraw tu i teraz, tylko są to polecanki, które myślę, że zaowocują też w przyszłości. I tak jak już od dwóch filmików odchodzę troszeczkę od muzyki elektronicznej, ale nie za daleko, wrócę do niej niebawem, to dzisiaj też chciałbym odpłynąć w troszeczkę inne rejony muzyczne i zaproponować Państwu przygodę muzyczną z jednym z największych bardów współczesnej muzyki, z jednym z największych pieśniarzy i poetów. Tak, poetów muzycznych, a także pisarzy, o czym za chwilę wspomnę. A na myśli mam, drodzy Państwo, Nicka Cave'a. Nick Cave związał się z pewnym zespołem, który nazywa się The Bad Seeds. Złe nasiona to tak może nie jest dobra nazwa, ale proszę Państwa, ta ich przyjaźń i ta ich współpraca zaowocowała wieloma wspaniałymi płytami. Nie są to płyty, może z nielicznymi wyjątkami, gdzie znajdziemy przeboje, które były albo są młócone przez popularne rozgłośnie radiowe, bo są to płyty dla odbiorcy bardziej wyszukanego, dla odbiorcy, który ma troszeczkę inny poziom wrażliwości. A drodzy Państwo, będąc, nie wiem, półtora, może dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie kiedy, na Torwarze, na koncercie Nicka Cave'a i The Bad Seeds, stwierdziłem, że mimo, że są to utwory i słowa trudne, to jednak Nick Cave jest niezwykle, niezwykle popularny. Sala zapełniona była do ostatniego wtedy miejsca. Zabrałem ze sobą trzy płyty. Moim zdaniem takie trzy najbardziej reprezentatywne, a może te, od których ja zacząłem znajomość z Nickiem Cave'em i które wpiły mi się bardzo, bardzo mocno w głowę i znam te płyty, można by rzec, na pamięć. The Good Son, przepiękne ballady, niektóre smutne, niektóre niosące iskierkę nadziei. Warto przy okazji słuchania Nicka Cave'a wgryźć się też w słowa, które do nas kieruje. Drodzy Państwo, bardziej dynamiczna, bardziej marynistyczna, rzekłbym wręcz, płyta Henry's Dream, płyta, na której jest duże nawiązanie do, nie wiem, muzyki irlandzkiej, do szant, do tego typu gatunków muzycznych, gdzie również znajdziemy może jakieś iskierki nadziei, ale generalnie teksty nie są wesołe. No to jest dosyć przykre. Nick Cave jest dosyć dużym smutasem i kolejną z płyt, którą przyniosłem, a to jest jeszcze mój podchoinkowy prezent. Wcześniej tę płytę miałem w postaci kompaktowej, Murder Ballads. No tu chyba jest jeden z największych hitów. Piosenka, która była bardzo często swego czasu odtwarzana w MTV, w innych stacjach muzycznych. Piosenka Where the Wild Roses Grow, nagrana wspólnie z Kylie Minogue. Co nie jest dziwne, bo Nick Cave jest Australijczykiem. Kylie Minogue też, znają się doskonale, będąc z jednego kontynentu. Murder Ballads, już sam tytuł sugeruje
czego na tej płycie możemy się spodziewać. Drodzy Państwo, Nick Cave to poeta, to muzyk, to pieśniarz, bard, ale także pisarz. No i chciałem zabrać ze sobą, drodzy Państwo, tutaj do planetarium, żeby Państwu pokazać książki napisane przez Nicka Cave'a, przetłumaczone na język polski. Książka wydana jeszcze chyba w latach 90., gdy oślica ujrzała anioła. Smutna książka, bardzo trudna w odbiorze i taka bardzo zakręcona, mi bardzo przypominała malowanego ptaka Kosińskiego, natomiast nie znalazłem jej na półce, czyli gdzieś pożyczyłem, to jest problem, nie? I Państwo też muszą uważać na to, jeśli pożyczacie coś, to też sobie zostawiajcie na półce w swojej płytotece albo biblioteczce rewersy, bo jest to bardzo, bardzo istotne. Druga z książek też zniknęła mi z półki. Nie wiem, jak to się stało. Może jakieś czary, może jakiś ktoś nie chciał, żebym o Nicku Cave'ie dzisiaj mówił. To jest Śmierć Banego Muno. Opowieść, znowu smutna opowieść o przygodach, nie wiem, przygodach, ciężko to powiedzieć, o losach komiwojażera, który podróżuje od miejsca do miejsca, który jest no, tym swoim jakby losem, tym swoim zawodem bardzo mocno usidlony, bardzo mocno przyciśnięty, można by rzec poetycko, do ziemi i to nie kończy się zbyt szczęśliwie dla niego. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o książki, to niedawno zauważyłem, że została wznowiona nie jedna, ale aż trzy książki autora, który jest bardzo dobrze u nas znany. Znany z faktu tego, że stworzył chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci literackich w Polsce, Geralda z Rivii, czyli Wiedźmina. Wiedźmin, wiadomo, bohater gier komputerowych, bohater serialu polskiego, filmu polskiego i serialu Netflixa, ale, drodzy Państwo, ta książka, o której wspominam i którą dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić, to nie są kolejne przygody Wiedźmina albo te stare odgrzewane, tylko jest moim zdaniem zdecydowanie lepsza pozycja w twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Pierwszy tom trylogii, określanej mianem Trylogii Husyckiej, właśnie trzymam w ręku, na Renturn. Andrzej Sapkowski popełnił książkę, której akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XV wieku, rozgrywa się w czasach powstań husyckich. I to, co jest w tej książce znakomite, oprócz cudownej akcji, cudownego języka, Andrzej Sapkowski słynie z tego, jego zdania, jego akapity, no, chłonie się jako coś wspaniałego, jego dialogi są naprawdę wspaniałe, cudowne, śmieszne, to w tej książce Andrzej Sapkowski zawarł prawdziwe i naprawdę dobrze przedstawione tło historyczne. Śląsk opisany, Wrocław i te okolice opisane w tej książce. Cała historia związana i postaci, główni bohaterowie powstań husyckich opisani w tej książce, to są postaci żywe, funkcjonujące w powieści, ale to są postaci, które zostały żywcem wzięte z odmętów historii. Gdzieś słyszałem opinię, że ponoć Czesi byli bardzo zbulwersowani, że jak to Andrzej Sapkowski, zresztą bardzo, bardzo ceniony w Czechach, jako pierwszy opisał w tak doskonały sposób ich własną historię. No bo gros rzeczy, które rozgrywają się w tej książce, to też opis Pragi. Drodzy Państwo, to jest książka, która na pewno Was przykuje. Książka, która ma walory też na swój sposób edukacyjne, bo ja po przeczytaniu trylogii, tak jak mówię, pierwszy tom jest tutaj w moich rękach, są jeszcze dwa inne. Po przeczytaniu zacząłem troszeczkę interesować się tą właśnie historią, która jest tłem dla trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Tak jak mówiłem, książka została wznowiona, chyba w takiej samej postaci, tylko że w ładnym pudełku trzy egzemplarze są sprzedawane. Kiedyś niestety trzeba było czekać na kolejne tomy, wtedy gdy ja ją kupowałem i czytałem.
bardzo serdecznie Państwu polecam. Uwolnić się troszeczkę od Wiedźmina Sapkowskiego i przejść, drodzy Państwo, przejść do początku XV wieku. Koniec świata w roku pańskim 1420 nie nastąpił. Tak zaczyna się ta książka. Polecam. Polecam bardzo mocno.